środę minął termin składania ofert w ogłoszonym przez Zarząd Dróg Miejskich przetargu na budowę parkingów przy ulicy Krańcowej w Puławach. Do przetargu wpłynęły dwie oferty od firm Aspro Grażyna Sagan z Marysina za ceną brutto około 218 tysięcy złotych oraz Hydrobruk Dominik Figura z Cholewianki za cenę ponad 220 tysięcy złotych. W kolejnym etapie odbędzie się porównanie ofert i ewentualny wybór najkorzystniejszej z nich. Brak wystarczającej ilości miejsc na istniejącym parkingu wpłynął na decyzję Zarządu Dróg Miejskich o jego rozbudowie i modernizacji. Planowane jest dodatkowe 6 miejsc parkingowych. Cały parking zyska nowe podłoże z kostki oraz oświetlenie. Wykonane zostaną również nowe nasadzenia drzew i krzewów. Zarząd Dróg Miejskich przeprowadził wcześniejszą konsultację z lokatorami okolicznych bloków oraz dyrekcją przedszkola miejskiego nr 16. Mieszkańcy nie zgłosili żadnych uwag co do planów realizacji przedsięwzięcia.